Cześć wszystkim. Super, że przyszliście na mój Lightning Talk, w którym będę opowiadał o skrótach klawiaturowych i kilku takich sztuczkach w terminalu, które mi osobiście bardzo się przydają. Nie były taką rewolucją jak Event Storming, Event Sourcing albo jakichś innych rzeczach, natomiast wpływają bezpośrednio na produktywność mojej pracy. Ja nazywam się Karol Kreft i pracuję we Wrocławiu w Acesto. Na początek będę miał do Was pytania, bo dostałem dwie takie karteczki, za które Wy z kolei otrzymacie nagrody. Myślę, że tak podzielę, że jedno pytanie zadam tu, drugie pytanie zadam tu. Zacznę tutaj z mojej prawej strony. Pytanie to będzie dosyć proste. Będę patrzył, kto pierwszy podniesie rękę. Brzmi tak. Okej, tutaj kolega jest pierwszy, słucham. Escape.q. A wykrzyknik też byś dał? To jeżeli nie chcę zapisać. Odpowiedź jest dobra, ale widziałem, że sporo z Was się wyrwało do odpowiedzi. Znacie, że bardzo dobrze znacie Vima. Ale pewnie da się znać lepiej, tak? A sposób na to, żeby poznać Vima lepiej, to przez gamifikację, przez grę komputerową. Vim Adventures, to będę polecał. Dlaczego to polecam? Bo wiele ludzi cały czas pyta o to, jak korzystać z Vima. A to jest pytanie, które ja zadałem Wam i nadal znajduje się w top 100 najpopularniejszych pytań na Stack Overflow. I ono się tam znajduje w zasadzie od 5 lat. Ludzie nadal nie wiedzą, jak wyjść z Vima. Oni jeszcze z niego nie wyszli. Ale na innym komputerze zdążyli zadać pytanie. Vim Adventures to jest taka gra, która pozwoli nam nie tylko opanować sposób poruszania się w Vimie, który nie jest taki naturalny. To nie są strzałki, chociaż strzałkami też da się przy odpowiedniej konfiguracji poruszać. W grze komputerowej będziemy wiedzieć, gdzie jest góra, gdzie dół, ale też pozwoli nam na kolejnych levelach odkryć kolejne sztuczki i tajemnice, które Vim gdzieś przed nami ukrywa. Jak przejść bezpośrednio na koniec linii, jak przejść na koniec całego pliku, jak coś wyszukać. I to wszystko w formie bardzo kolorowej, zabawnej gry. Levelów tam jest, zdaje się, 15, 13, coś koło tego. Pierwsze są bezpłatne, potem musimy zapłacić tam $25. Co to za cena, żeby w końcu opuścić Vima, tak? Gra jest ładna, kolorowa. Wielu z nas pewnie by chciało, żeby nasz terminal tak wyglądał. No ale niektórzy się przyzwyczaili do tego, że nasz bash jest taki ciemny, smutny, nie ma nam kolorków. Ja lubię kolorki. Dlatego nie korzystam z basha. Dlatego ja polecam Zishella i konfigurację do Zishella przy pomocy Oh My Zishell. To jest taki projekt, który dostarcza nam przede wszystkim, chociaż to może nie jest jego największa zaleta, szereg template'ów, które spowodują, że zapomnimy o tym szarym baszu. To jest jeden z tych template'ów, nie, wcale nie jest domyślny. Zobaczcie, ile informacji nam podaje. Wiemy na przykład, kiedy weszliśmy w daną linijkę, o której godzinie. To znaczy, potem robimy jakieś inne operacje w innych programach, wracamy i zobaczyliśmy, że przez godzinę nic nie zrobiliśmy w terminalu. Co robiliśmy? Może kawę? Może coś innego? Mamy też inne informacje, takie jak na przykład, że jesteśmy na masterze i mamy tutaj zainstalowanego Rabiego. To jest inny template. Zobaczcie, dotknąłem jakiś plik, stworzyłem go i nagle mamy informację, że teraz to repo nie jest czyste. Powinieneś zakomitować te zmiany, bądź je usunąć przed dalszą pracą. To jest jeden z popularniejszych też template'ów, podobno najbardziej rozbudowany, najbardziej widowiskowy. U mnie on nie wygląda tak pięknie jak na tym screenie, nie wiem dlaczego. Ścianki. Dobra sugestia. To, o czym mówiłem przed chwilą, to między innymi Git. Zobaczcie, w jaki sposób Git, łatwiej pracuje się z Gitem. Wiemy, na jakim repo jesteśmy, wiemy, czy są jakieś zmiany, czy powinniśmy je spuszować, zestaszować, może powinniśmy je usunąć w jakiś sposób. To jest przykład domyślnej templatki. Już jest X, już daje nam informację ponownie, coś zepsuliśmy. Oh My Zishell też dostarcza nam szereg aliasów, które szybciej pozwalają nam pracować z Gitem. Jeden z takich skrótów to jest GST, czyli Git Status.
GCO, Git Checkout. Możemy GCO i bezpośrednio podać nazwę branży, na którego chcemy przejść. GCB, czyli utworzenie z tego poziomu, w którym aktualnie jesteśmy, kompletnie nowego brancha i przejście na niego. GCD, GCM, bardzo podobne skróty do przechodzenia na branche, które zazwyczaj gdzieś tam w naszym repo są, czyli develop i master. Tych aliasów jest dużo więcej. Zobaczcie, tu doszedłem nawet dopiero do końca litery B, nawet nie do końca. Aliasów w tej instalacji, którą ja miałem, było 124, więc naprawdę trudno je wszystkie zapamiętać. Pewnie wszystkich nie będziemy korzystać, nie wszystkie będą nam potrzebne. Inną rzeczą, którą dostarcza nam OMyZShell, to są pluginy. Pluginy dostarczają nie tylko aliasy, ale też nieco bardziej skomplikowane funkcje. Pluginów jest sporo i nie tylko one są do Gita, ale też do obsługi AWS-a, do jakichś frameworków javascriptowych, do Django, do Dockera. Zależy z czym pracujecie, prawdopodobnie znajdziecie do tego jakiś plugin. Do Railsów, do Symfony, do Composera, ale też jest kilka pluginów, których nazwy sugerują, że one nie do końca są poważne. Na przykład Jira. Tak. Ja na przykład nie wiedziałem, do czego jest plugin LOL. Wczoraj sprawdziłem. Okazuje się, że nie wiem, jak mogłem bez niego pracować. Jeżeli wasz szef się was trzepia, że na przykład nie komitujecie, nie nazywacie swoich komitów, albo nazywacie je w kółko tak samo, to możecie przy pomocy tego oto pluginu dać mu wymówkę, jeżeli już tak nie robicie. To, co tutaj ten alias robi, to jest zapytanie curlowe do strony whatthecommit.com i tam z kolei znajduje się losowo wybrana nazwa commita, więc zaskoczcie waszych szefów. Pluginów w tej mojej instalacji też było całkiem sporo, bo 231. To nie jest żadna przerwa w slajdzie. To jest minus. Wiecie, do czego jest minus? To jest pytanie teraz do mojej lewej strony. O, proszę, tam z tyłu. Tak, minus to jest powrót. Zobaczcie, na przykładzie CD, jak to działa. Tak, ja poproszę, żebyś się zgłosił do mnie później, dobra? Wszedłem do jakiejś długiej katalogu, składa się z kilku różnych nazw. Następnie wykonałem CD minus i ten minus wyprowadził mnie z powrotem do katalogu, w którym byłem przed chwilą. To się da jeszcze bardziej skrócić, ponieważ nie musimy używać słowa CD tak naprawdę. Średnio deweloper, jak obliczyli amerykańscy naukowcy, traci od 2 do 4 lat życia wpisując codziennie CD. Tak, idźmy tą drogą jeszcze bardziej, jeszcze głębiej, tak? We need to go deeper i tak naprawdę nie musimy wpisywać wszystkich tych nazw. TAP nam podpowiada nazwy, tym bardziej, że OMyZShell jest, nie jest sensitive, tak, zgadza się, case sensitive. To wielkość liter nie ma znaczenia. A w przypadku katalogów zagnieżdżonych, jeżeli na przykład USR byłby jedynym katalogiem na literę U, wystarczyłoby slash U, slash kolejna nazwa i dokończyć całą ścieżkę tymi skrótami. Jeżeli one były jednoznaczne, wystarczy raz nacisnąć tab na samym końcu i wtedy cała ta ścieżka zostanie doprowadzona do końca. Identycznie to działa z git checkout, tak jak kolega wspomniał. Czyli jeżeli zmieniliśmy brancha na jakiś kolejny brancha, żeśmy weszli i następnie wykonali GCO minus, cofnęliśmy się z powrotem na branż, na którym byliśmy przed chwilą. To jest wykrzyknik. Już nie mam więcej nagród, więc po prostu przejdę do wyjaśnienia. Wykrzyknik sprawia, że wykonujemy jeszcze raz komendę, którą wykonaliśmy przed chwilą. Najprościej, najczęściej przynajmniej według mnie, ja tak z tego korzystam, to jest przy użyciu sudo. Tak? W momencie, kiedy próbowałem coś zmienić, ale system powiedział: Karol, nie rób tego, to sudo wykrzyknik to jest moja odpowiedź na jego nie rób tego, czyli ja wiem, co robię. Pozwól mi na to. Kolejna rzecz to są skróty konkretnie klawiaturowe. Mamy ich kilka w terminalu. Ctrl R pozwala nam przeszukiwać historię komand, które już wpisaliśmy.
Powiązany z tym jest ciekawy plugin, też z OMyCShell, który pozwala nam autokompletować zapytania, czyli jeżeli raz już coś wykonaliśmy i próbujemy ponownie to wpisać, to ten plugin będzie nam podpowiadał, coś tutaj już takiego próbowałeś robić, spróbuj po prostu kliknąć Enter i wykonaj to jeszcze raz. Ctrl L to jest to samo co Clear, czyli wyczyści nam aktualny workspace. Ctrl W usuwa nam ostatnie słowo, które znajduje się przed kursorem, Ctrl U usuwa całą linię. Tych skrótów jest więcej. Opanowanie ich wszystkich może wydawać się trochę kłopotliwe, natomiast wiemy, że czasami łatwiej jest tak operować właśnie na tych skrótach, niż w długim zapytaniu kasować całe fragmenty polecenia. Ostatni z tych skrótów to jest Ctrl D i on powoduje wylogowanie nas z aktualnej sesji. Ja teraz też się wylogowuję. To był ostatni skrót, który chciałem wam pokazać. To są skróty wszystkie. Dziękuję za Lightning Talk.